Cześć kochani, tutaj Blue Jane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku, a dzisiaj będziemy próbowali uciec z nawiedzonego domu. Tak, Halloween tuż tuż, a my z domu nawiedzonego uciekamy już. No to play. O, i możemy sobie wybrać kostium halloweenowy. Bardzo ciekawe propozycje, bardzo ciekawe. Może nie, króliczek, nie pasuje mi jakoś to Halloween. Wybiorę może tego pierwszego, strasznego pajaca. Ech, no to play now, czy jeszcze coś tutaj jest? How to play, może najpierw dowiemy się, jak grać. Aha, czyli najpierw musimy wybrać kostium, co już uczyniliśmy. Następnie uciec z nawiedzonego domu, bo tam zostaliśmy uwięzieni. Używamy strzałek, aby poruszać naszym bohaterem oraz spacji, aby podnosić itemy oraz otwierać drzwi. Tak, jak również, jak zderzamy się z różnymi przedmiotami, to tracimy niestety energię. Ciekawe, z kim się będziemy zderzać albo z czym? Możemy odzyskać energię, znajdując cukierki! Jest! Super! O, jakie fajne! Mamy tutaj klucze i drzwi, takie dyniowe, o, nawiązujące do Halloween. Okej, a tu co dalej? Aha, a więc to są nasi wrogowie. Czarny kot, tak, złowieszczy, nietoperz, duch oraz szkielet. Close. No to gramy! O, to już wiemy, przeszkoliliśmy się. No to rozpoczynamy naszą tajemniczą przygodę drzwi z nietoperzem. I co? Aha, potrzebuję klucza z nietoperzem. I wszystko jasne. Dziwnie troszkę się steruje. O, w lewym dolnym rogu mamy energię, a właściwie dynię z energią. O, co to mamy? Dyniowe drzwi, potrzebuję klucza. No to idziemy. Na dworze jest wichura i duch. Nie mogę tu przejść, muszę przejść koło tego ducha. No niestety, moi drodzy. Ale póki co nie rusza się on zbyt żwawo. Ach, i pierwszy kluczyk. Już posi... O nie! On nie rusza się żwawo? Chyba mi się coś pomyliło. On rusza się bardzo szybko i żwawo. Ach, tak dziwnie przyspieszył. Następne drzwi. Jest i cukierek. Czy my potrzebujemy go teraz zjeść? Ten pan na ścianie tak dziwnie się nam przygląda. Świecą się świeczki oraz mamy taki dziwny lampion w kształcie szkieletu. A na dworze szaleje złowieszcza burza. I wszystko jasne. Piękny halloweenowy klimat. O nie! Wprost na ducha. Wlazłam. Och, no to może teraz do góry. Zobaczymy, kogo tu spotkamy. Uwięzionego w klatce szkieleta, który uwielbia hamburgery? A właściwie cheeseburgery. Ciekawe. Tu jest jakiś pokój z wizerunkiem czegoś dziwnego na górze. Kotek! O nie! Mieliśmy go unikać! No tak. To nie jest poczciwy kiciuś do głaskania, na pewno nie. No to teraz z boku. Kolejny kiciuś, tym razem postaram się go ominąć. No, kiciusiu, odsuń się, nie chcę ci zrobić krzywdy. Ty mnie, mam nadzieję, też nie. Kolejny klucz. Cudownie. O, ratunku! Kotek chce mnie zjeść! Mamy kraty, ale nie mogę się tam dostać na razie. No to w takim razie, o, przyblokowałam się trochę na schodach. Otworzymy te drzwi dyniowe. I idziemy dalej. Znowu ten pan z dziwnymi oczami. O, czy tutaj mogę się dostać? Mogę. O, jest i cheeseburger dla naszego uwięzionego szkielecika. Wiecie co? Nie wiem, czy tutaj jest mniej bezpiecznie niż na zewnątrz. Tak strasznie szaleje burza. Jeszcze dostaniemy piorunem albo coś. O, kotek. Odsuń się, kotku. Co tu jest? O, kolejne czaszki. Zaraz zobaczymy. Na razie nic się nie dzieje. Aha, bo nam jeszcze dwóch kolorów chyba brakuje. Kraty. Pewnie te czaszki otwierają te kraty. Zaraz zobaczymy. O! Kiciusiu, odsuń się troszeczkę. Kto to jest? Nie robi nam krzywdy, póki co. Chyba chce się zdrzemnąć.
musimy mu chyba jakoś pomóc. Kotku, odsuń się. Nie mamy czasu. Musimy pomóc temu trollowi. O nie! Jakieś okropne ręce. Z ziemi, z grobu, z podłogi. Nie wiem, skądkolwiek. Ach, muszę przyznać, że klimat jest tu całkiem, całkiem przyjemny. Przyjemnie straszny. Ach, idź spać, nasz wspaniały, dziwny trolu. Och, no i możemy sobie poczytać. Albo zmienić kostium. Mnie się ten pajac bardzo podoba, więc nie będę na razie nic zmieniać. No i wzięliśmy naszą czaszeczkę zieloną. O nie! O nie! Przepraszam, kotku, że ci weszłam w drogę. A, mamy cheeseburgera dla ciebie. Proszę, wzmocnij się troszkę, bo nieco jesteś chudziutki. O, i mamy bramę. Kolejne informacje. Uwięziony szkielet. Znamy już uwięzionego szkieleta. O, patrzą się nadal na nas. Co tu mamy? Kolejną czaszkę i cukierek. O, teraz nam się przyda. Teraz się nam... O nie! Miau, no miau, ja wiem, że ci przeszkadzam. Ja tylko wszystkim tu przeszkadzam. Ale skonsumujemy cukierka i miejmy nadzieję, że się nieco podregenerujemy. Uciekajcie, rączki, z podłogi. Cudnie, udało się. I te złowieszcze, migające lampki. Nocne. Straszne. To jest jakiś hotel? Co to jest za miejsce w ogóle? Zejdźmy może teraz niżej. Och, i stara kanapa. Idziemy. Mamy dwie kolejne czaszki lampiony. Czy to było tutaj? Nie, to nie było tutaj. Tutaj jest kuchnia. Tutaj możemy się najeść hamburgerów, jak już wiecie. Uciekajcie. Rączki. O nie, taka straszna burza. O, mam nadzieję, że nie uderzy w jakieś drzewo, a następnie w ten budynek, w którym się znajdujemy. To jest hotel, bądź też stare zamczysko jakieś? O. Otwiera się brama. Tak, zebraliśmy wszystkie kolorowe lampiony. Back to the game. O, szkielety, a więc to są kolejni wrogowie. Czyżbyśmy byli w jakimś lochu? Rzucają kościami! O nie! Tam jest cukierek. Potem może go spożyję. Na razie ostrożnie, ostrożnie do przodu. Troszeczkę irytująca jest ta klawiatura, to znaczy sterowanie tą klawiaturą. Muszę przyznać... O, ratunku! No nie, nietoperz mnie skrzywdził. Ugryzł mnie, a jak zostanę wampirem, to co? O nie! Ej no! Kolejny szkielet? O nie, ja zaraz zginę! Ja nie mogę tutaj zginąć! Nie! Och, czy ja dotrę do tego kuferka? Oby tak, oby tak. Jestem już tak skrzywdzona przez te wszystkie potwory. Boję się ruszyć! No dalej, dalej. Nie! O, ale fuks! Udało mi się odzyskać trochę energii, a teraz... O nie, nie, nie tu! Beznadziejne to sterowanie, powiem wam! Zwłaszcza w takich lochach, gdzie to tyle na nas niebezpieczeństw czeka. Okej, ja już to olewam, idę sobie stąd. Teraz może tu? Kolejna skrzyneczka. Co my tu mamy? Kolejny przedmiot, który może nam się przydać. Jaka tutaj w ogóle jest fabuła, oprócz tego, że mamy uciec? Nie wiem, nie wiem. Idź, złowieszczy szkielecik ode mnie. O, rozpadł się. Ciekawe. Nie, zostawcie mnie w spokoju, nietoperze. Eno, z deszczu pod rynnę. Zaraz zginę znowu. Tam jest cukierek. Może uda mi się go zdobyć. I odbudować trochę siły. Udało się. Całe szczęście, że tak często te cukierki tutaj występują w grze. Dobrze, byłam tam. Teraz idę tutaj. Nie! Daj mi spokój, szkielecie. Ja nie chcę ci zrobić krzywdy. Jak można zrobić krzywdę szkieletowi? Oni potrzebują tego przedmiotu. Szabelki.
Ciekawe. Piraci! Idziemy dalej. Nie, jakieś bloki kamienne na nas spadają. Wiecie co? Może ja po prostu będę stała w miejscu. Bo jeszcze raz dostanę z kamienia i zginę. Ratunku! No, powiem, że gra klimatem bardzo mi się podoba. Chyba to tyle. O, skrzyneczka. Oby to był cukierek, oby to był cukierek. Błagam. Cukierek. Całe szczęście. Udało nam się troszeczkę energii uzupełnić. Kolejne duchy. Idź, panie duchu, proszę. Idź od tego kuferka. Co my tu mamy? Ach, uzupełniliśmy resztkę energii. Mamy pełną dynię, ale się cieszę. A! Okej, nie będę może tutaj stała, tylko idę naprzód. Freddy Krueger! O, ratunku, strzela do nas kościami. Czyżby trzeba było go wyłączyć? Oczywiście, że tak. Ach, Freddy Krueger z koszmaru, z ulicy Wiązów. Ej, mamy klucz. Mamy ten nietoperzowy klucz, który tam, pamiętacie, przy drzwiach był potrzebny. To znaczy, te drzwi też miały takiego nietoperza. O, i przejście, tajemne przejście w ścianie, to jest to, co lubię. Ach, zaraz. Tam to było? Te drzwi? Nie, nie tutaj. A więc tutaj. O, i wracamy do początku. Ciekawe, co się stanie, jak otworzę te drzwi. O, gratulacje! Udało mi się uciec z nawiedzonego domu w 15 minut. No, moi drodzy, była to bardzo ciekawa przygoda, muszę przyznać. Mam nadzieję, że gierka wam też się spodobała. Jeśli tak, no to pozostawcie swoją łapkę w górę. A ja tymczasem chciałabym was zaprosić do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane, cześć!